You're a pirate, Kiefer. That explains everything. Słynne nagranie. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Nie. Nie wiem. Nie mam... Nie? Mam, nie? Nie. No you're a pirate, jest, Kiefer? No jest takie nagranie, jak on... Kiefer Sutherland najebany w trzy dupy stoi. I on mówi, you're a pirate. That explains everything. I skacze na to, na choinkę. Nie widziałeś tego? Nie, muszę to... muszę to zobaczyć w takim razie. Czekaj chwilę. Mm-hmm. Patrz, ja tu mam teraz komputer, na którym możemy oglądać rzeczy jeszcze. Czy my zrobiliśmy... Czekaj. Jakbyś chciał. Komputer też do oglądania? Tak. Super, mało jeszcze. Wait up. Reaction videos. The fuck you want. To potem będzie też tak, że jak ja na przykład będę ci coś pokazywał, to ty jesteś w stanie wstawić na przykład ten obraz z mojego... Jakby podeszę ci ten obraz, tak, i ty później... Tak, to wstawię go do, za nami. Dobra, elegancko. Dobra, to czekaj. Ja mówię tak, mm-hmm. mówię tak. Ha! No i oczywiście wtedy wypieprzam to, no ale to już taka jest kolej, że... Taka jest kolej rzeczy, że czasem wysyłam... Wypierdalam gonga! Dobra, teraz ty coś możesz powiedzieć? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ej, siemanko, cześć kochani! Bardzo się cieszę w ogóle, że nadsyłacie swoje wpłaty, które nie są pod żadnym pozorem przepieprzane na działalność bieżącą, wręcz przeciwnie. Na bieżące życie. No takie ekstrawagancje jak bułki, świeże wędliny. Ja widziałem ostatnio na tym, na czacie z Oniki San, że ty na bułki masz, więc... Kurwa, no mam na taki pomoc. Taki jesteś twardy. Mam na pomoc ludziom, którzy potrzebują. To jest... Ja sobie podstrawię bułkę od kniapy odjąć. Słynny przykład, że z humoru z zeszytów szkolnych. Pamiętasz taką serię? To był kiedyś... Humor z zeszytów szkolnych. Czekaj, się muszę schylić, żeby cię zobaczyć za tego całego sprzętu, w który obrośliśmy. Dokładnie. To dzięki waszej hojności. Dzięki pani, dzięki panu. Dążymy do tego, żeby tu było tyle bullshitu, żeby nie było kompletnie nic widać. Żebym ja nie musiał siebie ukrywać tutaj za kadrem. Słuchaj, jeszcze jakoś, chodźmy do elektrośmieci, do przoku, przepraszam, i poznajdować jakieś ekrany, jakieś wachlacze. Ja jestem z przokiem zaznajomiony, zaprzyjaźniony, bo tam im substancje karcenogenne podrzucałem jakiś czas temu, więc jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o czym mówiłem? O humorze z zeszytów szkolnych. No dobrze, tak. To dopiero. Tam był słynny przykład, że samiec królika potrafi wyrwać sobie kłaki z klatki piersiowej i wymościć tak właśnie uzyskaną tą otuliną gniazdo. No. Któryż to ojciec rodziny jest zdolny na takie poświęcenie? Przecież tak, no, że żaden. Spać na posłaniu z Włochów z klaty swojego starego. Ale wiesz co, bo to jest tak, jak mama gdzieś wyjeżdżała, to się właśnie zostawało z ojcem. Tak. Ojciec obiad musiał zrobić, tak. Wiesz. Dolewał wodę do zupy. Wieczorna rutyna była zaburzona. Na przykład ja jestem człowiekiem nawyków, nie? Jak byłem mały, to jeszcze bardziej miałem taką rutynę z moją mamą. Do tego stopnia, że trzeba jakby, to była ta sama wymiana zdań każdego wieczora, która pomagała mi pójść spać, nie? No jakieś takie głupoty. I pamiętam do dzisiaj, jak moja mama gdzieś pojechała i z moim ojcem zaczynam tę rozmowę i on tak przy drugim zdaniu mówi, ty dobra, idź już spać, o co ci chodzi, nie? I byłem taki zawiedziony, mówię, papa. No. Por qué? A to była po prostu sekwencja dezaktywująca ciebie najzwyczajniej. No dokładnie tak, dokładnie tak. Przez wszystkie, bo ale inaczej... trudno, czuję, że to a fajnie, jakbyś tego, jakby to była ta sama, co z Blade Runnera 2007. Jednorożec, 4-2, 7. Kandydat. Powiem musi ci tak, umrzeć. Tego dnia to był koniec mojego dzieciństwa. Jasne. To i jak tata robił dekantację zupy. To jest dla koneserów, nie zrozumiesz z bratem. Nie, mój tata bardzo dobrze potrafi... Ty, a czaiś w ogóle takich właśnie sommelierów zupy, którzy biorą to... rozmaryn? Tymianek? I takie i miski pod światło. Klarowność bulionu. Z których stoków. Co przypomina mi
Jak w Just a Dash Matty Matheson robił ten klarowany bulion. Tak. I jak już go wyklarował, przefiltrował, to wjebał kostkę masła do niego. Tak, tak. I że mu to zajęło kilka godzin. Tam jest jeden moment, który jest do dzisiaj moim zdaniem najśmieszniejszym w ogóle ujęciem, jakim jest. Jak jest ten odcinek z jak robią falafela. No. I Michel wchodzi i zaczyna on obierać chyba czosnek, on siedzi w tle i tak jest to, że opowiedz tę historię z czoską. Nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Bo się wstydzę. I on już tak po czym ona mówi, ale on mówi do niej, ale dlaczego się wstydzisz? Bo to dotyczy moich kobiecych spraw. W momencie Matyson mówi, taką mordę takiego strasznego, jakiegoś klauna okrutnego. No, taki jest człowiek. Oh boy. No ale dobra, co było z tym padre? Bo ja ci przerwałem, że ja mówiłem, że mama wyjeżdżała i że wtedy jakby zupełnie jest co innego. A ty mówisz, dlaczego zacząłem o tym mówić? Nie, bo coś tam o króliku było. No właśnie, mama jedzie. Mama wyjeżdża. Mama is no more. Mama is no more. Dokładnie. Now papa is your best friend. I tutaj wymościłem... Fresh with mama ended po prostu. I wymościłem ci tutaj posłanie. Mm-hmm. I tak się kładziesz i tak cię drapie to. Te kłaki. Stary. To jest... Wiesz, w ogóle bym powiedział... Dobra, opowiem ci trochę ciekawszą historię, bo byłem w Bydgoszczy nie tak dawno temu i musiałem dojechać na dzielnicę Fordon, z której oczywiście pochodzi legendarny aktor Harrison Fordon. Kiedyś wymyśliliśmy go z ekipą. Albo Harris Fordon, to zależy jak to koło pytasz. I ona jest dosyć odlegle, jeśli chodzi o centrum Bydgoszczy, to jest naprawdę kawał drogi, tam się jedzie i jedzie tramwajem. No. I tak myślę, kurde, brać bilet? Ech. Bez przesady, ale patrzę, nie jest za drogi, jest, wiesz, nie tak jak, że na 20 minut w Warszawie i płacisz tam 4 zł, to trochę drogo jest. No. To jest tutaj to nie było dużo, wziąłem ten bilet, wsiadam i rzeczywiście i dobrze zrobiłem, bo zaczyna kontrolę biletu wchodzić, a ja tak się przypatruję, a ziomek ma, stary, koszulkę z Jokerem i ma napisane Rebel. Kontrolę biletu. Ale to trzeba było go zczekować właśnie, tak. Czy jak nie masz biletu, to mój... Dobra, kurwa. Fight the system. Dokładnie, i zaczęliśmy tańczyć na dachu tramwaju po prostu. Tin, tin, tiri, tin. I on Bydgoszcz płonie wokół. I to jest śmieszek z tego. Nie, ale no, taka niespodziewana antysystemowość, trzeba przyznać, jak no, jesteś... No, to wiesz. Co zrobić. Słuchaj, czy ty oglądałeś tego Tiger Kinga w więzienną edycję? Widziałem pierwszy odcinek i straciłem wenę troszeczkę, wiesz? Jakby nie złapał mnie wenę? Tak bardzo. To nie do ty oglądania. Do oglądania. Ja. W sensie tak, bo przysnąłem w ogóle pod koniec tego pierwszego odcinka i zdałem sobie sprawę, że chyba mnie to tak nie powzięło. Ale... Nie da rady powtórzyć tej magii. Nie wiem. Jest strasznie smutny też. Żeby się spodziewał. Ale wiesz, tak jak ten pierwszy, no przynajmniej pierwszy odcinek, nie? Bo tak jak pierwszy sezon, wiesz, miał te swoje momenty. Jasne, że ta jakby ogólnie ta cała historia jest przesmutna. Polecam swoją drogą też artykuł American Animals, który wyszedł przed tym dokumentem. On idzie tam bardzo mocno w detal tego wszystkiego. Mm. Ale ten drugi, no pierwszy odcinek drugiego sezonu był no po prostu taki, nikomu tam się dobrze nie jest. Nie, wszyscy chyba przegrali. Amerykański, jak to powiedział... No, poza tym kolesiem bez nóg. Tak, no właśnie. Ale on chyba miał lepsze nastawienie do życia, tak, niż pozostali bohaterowie. To prawda. Jakoś nie przejął się tym, że wiesz, wieloma rzeczami się nie przejął. No tak. Pozytywny wiesz... bardzo człowiek. Tak. Nie, wiesz co, jak to powiedział wybitny myśliciel, American Dream is dead. Został prezydentem. Ja w ogóle mnie trochę to zaskoczyło, bo właściwie chciałem cię dopytać, czy takie rzeczy w ogóle się bronią? Bo na przykład Making a Murderer, nie? Taki bardzo znany serial w pewnym momencie. Widzisz, jak to jest właśnie? Tak. Się cieszę, że... Zepsuliśmy? Nie. Cieszę, że na perkusji nikt nie gra jeszcze. Nie, ale przed twoją jeszcze były chorały, a to też ciekawe. Tak. Więc czy ty na przykład oglądałeś, śledzisz z tym, co się działo potem z Making a Murder? Tak, tak, oglądałem drugi sezon i... Drugi sezon był w końcu? Tak, był drugi sezon. Making a Murderer. Again. Again. Making a... Another murder. Murderer. Making a dead guy.
Making a serial murderer. Teraz to jest. Bo to jest co już taki. No w sumie, nie wiem, tam dwie osoby. Sześć sezonów mają ten. No, i co, wypuścili tego? Nie, nie wypuścili. Tam w drugim sezonie się pojawia nowa pani. Nowa pani. Nowa pani obrońca, obrończyni. Mhm. I próbuje mu tam właśnie jakiś mistrial i w ogóle wychodzą nowe rzeczy. Tak. Ten Brandon. Jest jego historia pociągnięta, no ale oczywiście nie kończy się niczym dobrym. Sprawdzałem na wakacje, co się dzieje, no to tam oczywiście jakieś dalsze apile są, nie? I nowe dowody, więc pewnie będzie Making a Murderer sezon trzeci. Dokładnie. Na to wygląda. Nie wiedzą, kiedy przestać. Ja nie wiem, stary. Mi się podoba angielska wersja. Tam był jeden sezon i starczy. Oni za 6 odcinków, tak. To krótko. Godzinne. Buena! Nawet ten Brandon brzmiał tak bardziej wyszukanie. No. Z brytyjskim akcentem. Nawet osoba prawdopodobnie opóźniona umysłowo brzmi od razu trochę lepiej. Wiesz, tak jak... He's posh autistic. MR, male. Jak to było? Nie. MRF. Mr. F. Dla tych, którzy nie wiedzą, Arrested Development. I tylko mi oglądać oryginalną wersję. Tak. Nie ogląda. Wyobraź sobie, w Polsce jakby zrobili Arrested Development. O czym? Nie. W życiu deweloperów w ogóle to jest dosyć, myślę, że to by był nawet no, przejebane. Temat. Widziałem ostatnio, mi Alicja pokazywała, że w Kaliszu jakiś deweloper, ale ja nie wiem, nie wiem, czy to fake, czy nie, my jesteśmy podatni na takie rzeczy, tak. Ale jakiś deweloper zaproponował mieszkanie tam 3 metry kwadratowe. Tak. 4,5. No, dwupiętrowe, takie, no. Że... Nie, chyba nie w Kaliszu, już bez przyznania. Nie, no właśnie w Kaliszu? Kalisz, no. Albo inne miasto na K. No ale pomyśl sobie, jak tak się zastanowić. Masz x tych pieniędzy i masz mieszkanie. Naprawdę cię stać. Tylko, że nie, no nie wiem, zesłać tam w ramach zemsty, na przykład, wiesz, typa, żeby potem wydymał swoją córkę i wiesz, że z ludzi. I odciąć sobie język, czy coś takiego, żeby on musiał. Taki klimat. Ale to wiesz co, to ja wolałbym być zamknięty już w tej kapsule z hotelu kapsułowego niż... Ona by się wypełniła szybko. No, wiem, ale tam też nie ma zbyt dużo miejsca, plus wiesz, jakby ta kapsuła jest wygodniejsza, bo śpisz w kapsule, ale jednak możesz się iść przejść gdzieś, umyć i do kuchni. Tak. A tutaj, no co, masz tą drabinę w ogóle. I to jeszcze drabinę, nie schodki, drabina dosłownie, tak. Ale jest dostosowane do osób z niespełnosprawnościami. Jest też podjazd, jest 10-krotnie większy. Na podjazd jest w ogóle cała reszta budynku zajęta, tak. Nie brawo, mi... brawo, lewaki znowu. Brawo. Gratulacje. Gratulacje. Czasem tak jest w naturze, tak. Że jest niesprawiedliwie i nic się z tym nie da zrobić. Kurwa. No słuchaj, powiem ci, że ja Making a Murderer, bo pamiętam, że ty też mi to przyhypowałeś trochę i ja to oglądałem w dziwnych warunkach, bo oglądałem zgnębiony wirusem izraelskim, oglądałem to w Tel Awiwie, kiedy mnie dopadł, leciałem tam na tydzień, bez kitu, izraelskim, jakimś, no na miejscu na pewno, no nie jest też tak, że gdzie indziej. I najlepsza jest jazda, że wiesz, że... ja siedziałem, się przejmowałem historią jakąś, bo oglądaliśmy prawie, ja w takiej ciężkiej malignie, jakąś historią jakiegoś typa, który wiesz, pół świata dalej został oskarżony o jakąś sprawę, wiesz, no. Hikori, dikori, kurwa, dikori, dak. A tak w linii prostej od rozpierdolenia codziennie z kilku set, kurwa, pani Stańczyku, miałem, nie przejąłem. Did not give a fuck. Cześć, jak ten działa? Ten no, moment? To tak, życie jest tanie na Bliskim Wschodzie. Tak, niestety, się nie da, nie? Człowiek nie siedzi przejmuje. I tak, whatever, nie? No. Tutaj Steven Avery. A, tak, i to on jest dla mnie on jest tutaj człowiekiem, którego się może przejąć losem, podczas gdy, wiesz, przed chwilą tam dosłownie autobusy nad for. No tak, ale... Nur for Muslim. Jest, wiesz, gdyby to był serial o całej ekipie, wiesz, 40 osób, które zostały gdzieś tam zamknięte, to byś się tak bardzo nie przejął, nie? No jednak masz taką personalną relację, znaczy jednostronną, ale jednak nawiązujesz jakąś no, może to nie była relację, manipulacja, skurwyzm wszystko. Więź z tymi ludźmi. Mi jest szkoda jego mamy. No ona jest biedna, ale ona w ogóle chyba umarła. No to też taka smutna sprawa. To tym bardziej mi jej szkoda, chociaż czasem nie wiem.
Słuchaj. Ostatni odcinek F is for Family. To jest właśnie Thanksgiving, czyli przedostatni. Tak. I Frank tam śpi, opowiada potem, że musiał przerwać swoją drzemkę. To była... It was one of these good naps. The one when you feel like you're dead. And you're like, oh yes, angel of death, take me into your sweet, sweet embrace. The one that looks like it may never end. Najlepszy, ma rację w pełni Frank, to mi się zgodzę. Bo rzeczywiście... jeżeli nigdy nie kumałem w ogóle, w filmach zawsze, Boże, ktoś kogoś budzi i on razu, co jest, gdzie co jest, kurwa, to pierwsze pięć minut, to ty jesteś w stanie, wiesz, założyć fundusz hedgingowy. Tak, jeszcze jak to popołudniowa drzemka, to już w ogóle człowiek jest taki... śliny. Tak, tak. Chociaż najgorsze to są te drzemki, gdzie jak się obudziłeś, wstałeś, poszedłeś do kibelka, wróciłeś, położyłeś się, popatrzyłeś w sufit i 15 minut później zasnąłeś na 45 tak. minut. I potem tak budzisz się i wiesz, budzisz się 9, nie? Mm-hmm. Niby cały dzień twój. Nie. Nope. Not today, bitch. Bo już twój mózg idzie w ten, wiesz, pierwszy cykl. Znowu tak. zaczyna i nagle jesteś, co się dzieje? Zdradzony przez sen. Po raz pierwszy. Przez sen. Nie wiem. Słuchajcie, a propos snów, to też trzeba... Ja w ogóle... właśnie, muszę to na forum poruszyć. Ja wiem, że to jest sezon, w którym, no widzicie zresztą, po jakby tym... luksusowym setupie. Tak. Jak po prostu... No, czekaj, ja schowam, może tak krzyczymy o te pieniądze. A, tak. Nie, to pożyczone. Ale tu, proszę, o profesjonalne oświetlenie. Już. Tak. Jest oświetlone nie bez powodu, żeby zapewnić wam równomierną, tu jak gładkie po prostu. Tak. Ja się boję dotykać, bo tak. boję się, że to są paragrafy, że... Słyszałem, że jak dotkniesz zbyt, to jest in a sexual way, na Twitterze. Przypomnij mi o in a sexual way, bo mam cały segment, albo może to bo mam cały segment in a sexual way. Nie omieszkam, ale jest też druga sprawa, że ja czasami przeglądam nasze odcinki sobie tak, żeby rzucić okiem na greatest hits. Good old times. Tak jest, jeszcze jak wszystko działało, to chyba... Jesteśmy za skuteczni, to znaczy w tworzeniu clickbaitowego, wizualnie, bo ja wiadomo, to wygląda tak profesjonalnie, musisz, o mój Boże, oglądam dziennik telewizyjny prawdopodobnie. Tak. To są sprawdzone, rzetelnie podane fakty. Ci panowie prawdopodobnie są sponsorowani przez Bank Millennium i BGŻ. Przez wiele banków. To jest, wszystkie banki zeszły się, wiesz, jak na polscy gangsterzy w Gomorze, gdzieś na jakimś parkingu, oświetlani lefrektorami ze skuterów. I wychodzi największy, wiesz, pierwszy gangbiozu, przepraszam, banksterini i mówi Apple, to... Ale kwestia jest, że jak sobie przeglądałem, to tak z ciekawości, wiesz, ja mam jeden komputer taki podłączony, nie będę mówił o specyfikacji technicznej, bo to pewnie byś powiedział, tak nie może być. Ja mówię, no jakoś działa, tam tylko trzeba wyprowadzić przez sąsiada. Ja nie chcę wiedzieć, do czego on jest do czego on jest podłączony i iloma kilometrami. Wiedziałem, żeby zachować ten multitap z pierwszego PlayStationa i się obłosiło w chuj. Trochę lutowania. Jest. I słuchaj, i tak przeglądam, i zjechałem z ciekawości myszką w dół. I co po boku mi sugerowało? I sugerowało mi, kurwa, jakiegoś durnia jebanego, który zajmuje się, codziennie dodaje vloga na tematy geopolityczne. Nie wiem, czy jak się typo się nazywa tam, teraz już wiesz, czy wiesz więcej. Okej. Okay. I chuj z tym, że 100% się z nim nie zgadzam. Już wiem, że się nie zgadzam, bo po samych tytułach wiem, że jest już śmieciem ten typ. Ale to, że on do każdej tego obrazka, on robi takie... Kurde, no. Albo robi to... Musimy skończyć z tym. No, dobra, okej. Okay. Nie ma już. Wstawmy twarz manekina jakiegoś, albo stokową mordę. Dobrze. Bo ja już mam... Ja nie mogę na tą twarz... Bo stary, wyświetliło mi się to obok przez siebie. Mówię, Boże, święty, jak to trafi do tych samych ludzi, jakichś Rittenhouse'ów, kurwów. No. Co my zrobimy? A typo... Nie chcę ten, nie wiem kim jesteś, ale siarczysty chuj ci w dupę. W chuj. W frajerze ty, kurwo. W chuj ci w chuj, dokładnie, kurwo. I to z biegu. Tak, Boże, to są groźby. Allegedly to są groźby. Tak, dobra. Mam nadzieję, że... Dobra, przestaniemy. Puścili tylko ten fragment.
To mi się, wiesz, no, to mi pasowało do tego, że tutaj się sprzedajemy po prostu, nie? Chociaż ja wiem, powiem ci, że za każdym... Nie, no są, oczywiście, że są granice. Ja ci powiem, że mam dosyć za każdym razem, jak siadam do tej układki, to taki jest. Tak, sorry, ja. No, ale może napisz po prostu clickbait. Clickbait. No, zobaczymy, co będzie. Albo tak jak w takim mikro, w spektrometrze po prostu żeńską piersi. O. Ale tak, wiesz, żeby było naprawdę takie już na poziomie nano. Nano pierś? Tak. Nano nipples? Nano szczucie cyce. Nano nips. Nano nips. Elegancko. Salami bo... nips, kielbasa nips. No. Ale ja mówię o męskich nipsach. Ja wiem. Dobra, mogą być też męskie. Były przyjaciel Kamil. W sumie dalej, pewnie. No to miał salami nipsers jak Jezus Maria. No, dosyć grubo. Kurde, jak on zdjął koszulkę. Tak. Bo ja znowu na przykład takie pequeño nippers, tak, nie? No to wiesz, z których się śmiali w community. No właśnie, jak one się nazywają? Te, co wyglądają jak mikrokondomy. To jest Hershey Kisses. Hershey Kiss nips. Tak, tak. Jakby ci ten... Do gry w te, jak się nazywała to, co rzucałeś takimi żabkami po czterech stronach, żabki skakało, kładłeś takie... Pchełki. Pchełki, no. Jak się nazywały żabki, pchełki. Fo! Not good. Nie, ale powiem ci, że ten, że jest tego gówna strasznie dużo. Ja myślałem też, że panowie bankowi... podcast bankowy nie istnieje już, bo jakby wiesz... Też słyszałem się. Nie, on dalej leci. Tak? No to dobrze, to szanuję. Czyli to nie chodziło o pieniądze. Nie chodziło o pieniądze. To spoko, to w takim razie tak, ja nie śledzę. Tak, chodziło o 90% chyba pieniędzy. Aha. Nie tak źle. No nie tak źle. Jak u nas, to... Słuchaj, no my wiesz, u nas 100% hajs na przykład. 110. No. Żeby było. Ale jeszcze ze zwrotem. Jak tak czasem właśnie tam wchodzę, żeby wrzucić odcinek i mi się pokaże ta galeria, no to mieliśmy takie trzy ery okładek i zdecydowanie mieliśmy okładki z ulic Wrocławia głównie. Zgadza się, tak. Czyli fotografie, to co się dzieje, ścianach, że real... No tak, że na ścianach tutaj jest ten. I w sumie teraz to się co dopiero przez pandemię działo. Tak. Potem mieliśmy tak zwane ładne okładki. Tak, takie. Można też zdradzić, że odpowiadał za nie, chcę powiedzieć, Łukasz, tak? No tak, czy nie wiem. Tak? Nie wiem, to one same przychodziły. To się samo robi. Kurwa, wszystko samo robi. Myślisz, że tak, ja tam siedzę w sobotę rano, jeszcze mnie czekujesz tam. Ty, kurwa, usiadłeś już? Siadaj, rób. Ale tutaj spać po nocach nie mogę. Nie ma. Potem rano muszę, widzisz, odsypiać drzemki robić i potem się budzę taki skacowany dziwnie. Panie Areczku, snem. Kurwa. No. I potem te właśnie, te clickbaitowe, to powiem ci, że moje ulubione... To były jednak te ze zdjęcia. Możemy wrócić do tego. Zawsze coś takiego. No wiesz, teraz częściej na dwór się wychodzi już, może zacznie. Ja mama może pozwala. Zacznę jakiś ten. Jakiś bo szlaban miłos... nam zdjęła. Kurde, daj spokój. Miło z jej strony. Siupa była. Daj spokój. Popa jak chuj, a ja też muszę się wytłumaczyć z tego dzisiejszego ubioru, ponieważ to nie jest tak... To są jakby, a jaka jest twoja opinia na ten temat? Nie no, jest tutaj idealna, jak na tamkę, to w ogóle tutaj świątynie psa i trensów, więc idealnie. Tutaj dosłownie, jak, bo to jest tak jakbyś, wiesz, gdyby był GTA Wrocław, to za wykupienie tego miejsca dostawałbyś ten outfit. A tamka outfit jest? I te okulary jeszcze. Let's go. Guma. Bardzo mi się podoba, że ten, że to jest z tej takiej grubej gumy. Tak. I mam dla ciebie pytanie, czy próbowałeś już, bo ona oczywiście będzie się kruszyć za chwilę. Już odpada. No wiem, widzę to stąd. Tak. No. I próbowałeś już to wciągać? Bo, słuchaj, you rzadko never know. Się zdarza taka okazja, faktycznie, pomyślałem. Aż to jest doskonały pomysł. You never know. Dokładnie, tak było na przykład z tą koszulką, która była antydepresyjna, ta, co Dorota Masłowska zrobiła, antydepresyjną koszulkę. No to ja nie wiem. I ludzie nie pojęli żartu. A jaka była? No tam bo właśnie ona miała... Bilet do Berlina. Wyszywana była kokosem. Ale fajnie, jakby się okazało po 3 latach, że pani Dorota tak przepędziła te, kurwa, 60 tysięcy złotych, jakie dostała za... bo wiemy, jakie są zarobki w polskim teatrze, kurwa. Nie są małe. Nie są całkiem w porządku. I wiecie, kim jesteście. Kurwa. Ale w jakiej... Macie za dobrze. W jakiej skali to jest to 60 tysięcy złotych? To też... Znaczy... 1 do 100 groszy. W skali... Ach, zapomniałem.
Zapomniałem, że tutaj i tak rozmawiamy o pieniądzach. Ja okej. Okay. A skąd mam bym wiedzieć? Ja nie jestem jej księgowy. To jest absolutnie z czapy. Nikt nie dostał nigdy 60 tysięcy złotych w Polsce za przedstawienie teatralne. Za całość może. No dobra, no okej. Okay. Zresztą mniejsza o to. Kogo my rozliczamy. Tak, nie no, niech się tu wszystkim wiedzie w Legnicy bardzo dobrze. Koszulka ta też ma duży plus, ponieważ oczywiście ona jest w ogóle podarunkiem od ekipy Stand Up na Banicji, czyli Stand Up UK. Tak. Polski stand-up w UK. Na Banicji. Na Banicji w Polsce. W Polsce. To będzie właśnie jak ich sprowadzić. Tak. Oni, zwłaszcza, że oni to robią jeszcze imprezy w Irlandii, więc jest już w ogóle. Jest polski stand-up na Banicji w UK w Irlandii? Tak, jest. Po polsku. Po polsku. Ale też dla Poliaków. Po gaelicku jeszcze. I dał ją Adi, dziękuję serdecznie. On w ogóle, ja zapowiedziałem tę koszulkę, tak, chyba w poprzednim odcinku, i niesłusznie powiedziałem, że ona ma napisane drugs. Nie tak. Ale ma dorozumiane. Ja patrzę na nią i myślę drugs. Ona no, bardzo, bardzo, bardzo konotuje tutaj drugs. Nie, bo Adrian dosłownie chodzi z koszulką napisane drugs. Bo on jest fearless, po prostu się nie boi niczego. I też plusem jest też to, że oczywiście doceniam ten, ale to jest też jednocześnie najbardziej znienawidzona teraz rzecz, jaką mam w garderobie przez moją kochaną, więc... No, powiem ci, że ciężko się do tego ubrać. No. Dobrze. Tak, tak zwany partner look dobry. Tak. Musiałaby po prostu zacząć wciągać huffing the pain. Dokładnie tak. No, ale nie. Masz takie rzeczy też, które jakby są takimi zderzakami, wiesz, przyjmują opór drugiej osoby przed tym, jak się ubierasz i dzięki temu możesz te swoje takie bardziej rzeczy, które do tej pory były na szczycie tej listy, mm-hmm, to schodzą trochę w dół i dostałem mniejszy flag wtedy, nie? Cześć, o co mi chodzi? Nie? Tak, rozumiem, o co chodzi. Że przesuwasz tak granicę? Nie. To jest Donald Trump wśród koszulek. Że potem, wiesz, Carly Fiorina jest akceptowana. Że te wszystkie inne, tak, tak. Albo, no, powiem ci, że nasz też dobry przyjaciel Bingo, zwany Bingo, który ma koszulkę, wiesz, widziałeś tą koszulkę, scenę, który zresztą przywoływany, dostał ją od naszego innego przywoływanego przyjaciela, pana Muchy. Aha. I to jest koszulka, gdzie to jest screen grab z sceny z Game of Thrones. Aha. Jak Daenerys poznaje się z Khalem Drogo. Okay. Pierwszy raz. I na tak, Golasa łazi. No, znaczy to jest jak ona jest zwrócona twarzą do kamery i on też. Aha. I ona płacze. No. Ta scena. Ale to gwałtu. No. Sorry. Próbowałem chodzić wokół tego, ale wdepnąłem w ten temat. Ja już tam pojąłem. Pamiętam, co się tam działo. Nie widziałem zrozumienia w twoich oczach, bo nie widzę twoich oczu. Aha. Za bardzo przez ten cały... Nie, dobra. To nic nie daje. Once again, from the gwałt. Take it from the gwałt. No to myślę, że jakbyś przyszedł w tej, to ta nagle by zaczęła być bardziej akceptowalna. To jest, mówię, to jest game changer. No albo jest, change gamer, jak to ma. Te zęby. Przerażające. Ona jest też ciężka, ale niestety trochę ja... No, na jest lato za mała będzie na mnie, ciężko. Delikatnie, bo ja jestem teraz wysuszony strasznie, a dalej jest trochę mała na mnie. A ja ważę teraz 78 kilo i kurwa, to już jest mało, naprawdę. No. idę pączkową drogą. Nie, ale... po prostu... Next up. There is no next stop. Nie, wiesz, bardziej chodziło mi o to, że spędziłem bardzo fajny czas też z chłopakami tam w Anglii, z tym, że to mi też trochę uświadomiło, bo jak mniej więcej przynajmniej Londyn funkcjonuje, choć on jest też dość dobrym probierzem, jak w ogóle sytuacja ma się w Zjednoczonym Królestwie i tam, wiesz, tam jest dość prosta obietnica, która została spełniona. Tak. Coś, co Polska Rzeczypospolita Polska nie jest w stanie spełnić, ponieważ tam, będąc po prostu takim typem albo tympiarą, która szczytem właściwie kwalifikacji zawodowych jest to, że paleciakiem nie wyjebie się o najbliższy tak. zakręt, jest w stanie tydzień w tydzień zajebać 3 giety kokosa do nosa tak. i się zajebać i w sufit. Jest... No ale słuchaj, no wszyscy widzieliśmy Human Traffic, tak? Si. Claro. No to ziomek nie wiem, że się zmieniło. Pracuje w TK Maxie. Tak.
trzy dni imprezy. No tak, i there you go. Tak. Oczywiście tym, co musi oddać, jakby jest fatalna jakość mieszkalnictwa, żywienia w tym tak. kraju, które jest... Ej, nie lubisz brązowej kuchni? Stary, brązowo-szarej kuchni? Nie lubię kuchni? Jeść za bardzo ze styropianem cały czas. To jest mój problem. Jest non-topper styropian. Oni jedzą po prostu jak opozycjoniści w latach 80. Wszystko ze styropianem. Stary, wiesz, z jednej strony tak, ale z drugiej... No tak. No dobra, nawet jak idziesz do ten... A mieszkania to jest, jakieś... to jest taki skandal, jak oni mieszkają. Ale ja na przykład lubię azjatycką kuchnię, no i wiesz, gdzie jak nie tam. No tam, pójść, jak wczoraj, no tam poszliśmy na taki all you can eat w Dzień Świętego Patryka, swoją drogą, świetny pomysł. I trzech chłopców takich z Irlandii się przysiadło do naszego stolika. Super, bardzo fajnie. Zabawni też, trzeba przyznać. Tylko ja był tak najebany, że zasnął mordą na talerzu z jedzeniem. Tak. I ci pozostali tak, nawet... Jeden wokół niego zaczął objadać, stary. Wiesz, zaczął wyjadać mu z talerza, na którym typ spał! Więc to jest taka sytuacja. Ale słuchaj, to też ma swoje efekty. Jeżeli... Ja też nie chcę tutaj podawać personaliów, ale powiedzmy o ludziach, którzy przychodzili na nasze występy. Ja w życiu tyle wyćpanych osób nie widziałem, jak tam. Kurde. Polaków, o to chodzi. Że wiesz, no jakby chodzimy na różne eventy kulturalne i widzimy dość często wyćpanych Polaków. Tak. A to był taki współczynnik, jakbyś na takim hardkorowym rejwie zobaczył. A mówimy o imprezie o 19 w niedzielę. Fucking hell. W klubie Orła Białego. I tam sypy się gną, nie? Że siedzisz... Ty, ten kolo jest zgryziony, nie? Siedzi zgryziony. Biegają do klopa non-topper. Non-topper. Niektórzy się nie jebią już. I siedzisz tylko... Ty, a i tak z ciekawości, czym oni się zajmują. No i słyszysz tam, wiesz, rzeczywiście to są zwykle takie Blue Coral Jobs, Collar, przepraszam. Anestezjolog. No tak, bo oni mają te czepki. To też. Nie, no anestezjolog, no twarz to ma, gotową do operacji. Możesz mu rajnoplasty zrobić i on ołówkiem. Jest tym ready, ale i wiesz, tak sobie pomyślałem, dobra, to też nie jest oczywiście najbardziej przeglądowa część społeczności, która tam jest, bo wiele osób to są po prostu ciężko pracujące, albo też ludzie, którzy z ambicji tam pojechali, albo też lubią tę kulturę, tak. Studia, ja nie chcę oczywiście, żebyście myśleli tylko tak po czym, jeżeli dla ogólnie dość zachowawczego, jeśli chodzi o zażywanie narkotyków społeczeństwa polskiego, czy też ludzi z Polski, tak. Jest to absolutnie normalne. I mówimy, że rzędu na przykład 20% zażywa. No. To jest w chuj dużo. I tak przyszli tylu naćpanych. To ile Anglików? No. I wiesz, stwierdziłem, dobra, poczytam trochę statystyk. I Anglicy... absolutnie wyprzedzają wszystkich, biją na głowę. Tak? To jest taki kraj kokora? Jest niesamowite. Tam wedle statystyki to takich deklaratywnych, czyli wiesz, nie można ich jeszcze brać za bardzo za to, że to jest rzeczywistość, ale 4,2% osób w wieku 15 do 34 lat zażywało kokainę w ubiegłym miesiącu. To niby nie jest wiele. W ubiegłym miesiącu! To nie jest wiele, jak ale... To jest 5% jakiegoś takiego pokolenia całego. Tak, no to jest kilkaset tysięcy osób. I poczułeś się zaraz. Hola. Nie, no jasne, więcej niż to. To są... Następna jest dopiero Hiszpania z 3%. Okej. Okay. No to jest o 1%. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. Bo to nie jest, wiesz, narkotyk taki ho-ho. No, że myślę, dobra, to co to oznacza? I Londyn, który jest dość dużym miastem, trzeba przyznać, choć jeśli, wiesz, nie jest oczywiście największym, ale największym w Europie. I on, właściwie, to jest tylko problem. Jak mierzyć taką rzecz? Bo pamiętaj, że to jest jednak bardzo nielegalna sprawa w Zjednoczonym Królestwie. I tu... Ścieki. Ścieki, dokładnie. Tak? Tak, to jest najlepsza metoda. Udało się zmierzyć to i uwaga, no to może zaczniemy od miejsca 4. i 3. ex aequo, jeśli chodzi o europejskie miasta. Berlin i Amsterdam. 4,6 kg dziennie kokainy jest używane. Sporo. No. Zobaczę, czy to jest dziennie, żeby nie było.
Drag, najgadać. Mam nadzieję, że nie słucha nas. A nie, to tydzień jest, przepraszam. Nie słuchają tydzień. Nas żadni tweakerzy. Tak, nie, nie. Wiesz, wiesz tam potem będą. O, gdzie się przygnieć? Gdzie tak, gdzie zbierać ścieki i wygrzewać z nich kokora. Dekantacja ścieków. Tak. Nie, ja to robię naturalnie, za pomocą systemu połączonych filtrów do kawy. Ja to tylko naturalnie zbierany mocz, na wolnym wybiegu. Nie, to tygodniowo, no to dalej okay. Jest dużo. No tak. Miejsce drugie, Barcelona, 12,700 gramów, kilogramów, czyli 12,7 kilogramów. Okej. Okay. I Barcelona. Barcelona, tak. O, okej. Okay. Numer jeden, Londyn, 23 kilogramy. Tygodniowo. To prawie dwa razy więcej niż w Barcelonie. To jest szokująca liczba. Shit. 23 no ale tam jest, kilogramy. Wiesz, City. Tak, ludzie, tam gdzie, wszyscy ćpają. Co oni mają robić, przecież... biedni? Jak wiesz, tam się czeka masz opcję tak. Pójść do pubu po pracy, tak? A potem wsiąść do metra, potem wsiąść do pociągu, a potem wsiąść do autobusu i wracać 2 godziny. Mm-hmm. No ja bym się też skokorzył, oczywiście, że tak. Niestety minus jest tego też taki, że tak, bo oni lubią imprezować. To też trzeba oddać, że nie poznacie ludzi, którzy tak idą w tango jak oni praktycznie, bo i to świątek, piątek, potem codziennie wyjścia, woda się leje, więc ja nie wiem, na ile też jest to skorelowane z konsumpcją alkoholu, bo jak wiemy, picie wody bez kokosa to żulerka. I tam chyba trochę tak jest. Poza tym, to nie jest jeszcze to, bo żeby tutaj nie odsłaniać wielkiego rąbka tajemnicy, w Polsce zmotanie koksu to jest jednak trochę wysiłek. To nie jest takie hop-siup, to nie jest tak, że jak wiesz, w marzeniach jakiś tam kurator oświaty krakowskiej, która wiesz, prawdopodobnie się tam trze sobie muszlę, tylko myśląc o tym, jak jest ten świat zepsuty. Tak, jak nie to... jest tak, że dzwonisz i to jest. No. To nie wygląda tak. Oczywiście niektórzy tak mają, no ale to chuj z nimi. To jest zwykle akcja i przyjedzie ktoś jeszcze, wiesz, no dobra, będę za tyle, jeszcze musisz go... Stary, tam to jest... Pa! No jest słabo, let's go. Jest tak o, zawsze. I dosłownie w ciągu 5 minut jest przy tobie, bo każda dzielnica, każdy ten... I tego jest masa. Efekt jest też taki, że jest też dużo no, przemocy z tym związanej. No, choćby to, że samych śmierci za rok 2017 spowodowanych kokainą było w Anglii i Walii 432. To jest sporo, trzeba przyznać. To jest dość dużo za przedawkowanie kokainy, która jest dosyć ciężka do przedawkowania. No jest to do zrobienia, ale to wymaga też, kurwa, srogiej konsekwencji i poważnych środków finansowych, bo Londyn też jest najdroższym miejscem, jeśli chodzi o o to, ile kosztuje gram jeden. No, no. Ponieważ w to jest zwykle 100 funtów. Czyli dość dużo. Fucking steep. No, no, to nie są żarty. Przebija to nawet amerykańskie ceny, gdzie tam, wiesz, zwykle to kosztuje 100, ale dolarów, nie? I tam no, nawet 120, zależy. No, okay. 100 funtów, no tyle to kosztuje niestety. Tylko z drugiej strony, wiesz, sklepiesz się w... Ostatni wiesz... raz jak słyszałem, gdzieś czytałem, to było 30-40, ale to może jest ten, pandemiczna cena też. Czego, 40 funtów za geta? Tak. Funtów? Nie. No. Nie, to na pewno, to za bagi może być, wiesz. Za połówkę albo nawet ćwiarę. Albo za tą syntetyczną kokainę. Albo za nabicie dupki. Za nabicie dupki. Przyjeżdża typ i możesz mu wąchnąć z tego, z pępka. Takiego sposionego chłopa. Znaczy, jebać wszystkie statystyki, tak między no. Na samym końcu to znaczy, że jeżeli tygodniowo tam schodzi 26 do załóżmy nawet 30 kg, które posiadają pewną dość intensywną wartość, no. To jest niesamowite, że tam nie ma więcej przemocy. To prawda. Że to się jakoś trzyma. I jakoś to działa, prawda? Ale też ta ilość. No bo kokaina to nie jest taki ekologiczny narkotyk. Nie, bardzo, nie? Jest gorszy. Wiesz, raz, że się wycina las na plantację koki. No dwa, że tam robienie tej koki potem... Benzyna tak, prosto do wody. No. Potrzebne są chemikalia. No i jest trochę lipa, nie? Więc ile byś zapłacił za tak zwane woke coke? I co to jest?
No. Bo... Myślę, że jest to do zrobienia. Bo... Jest przecież, wiesz, głównym elementem, który sprawia, że wszystkie te, każdy etap poza, no nie, nawet sianie i zbieranie tego jest taki, wiesz, na przyczajce, to jest to, że ona jest spenalizowana, nie? Bo... No. Gdyby nie była spenalizowana, to zacznijmy od tego, by była znacznie zdrowsza. Tylko... No ta... Tych śmierci, nie wiem, czy śmierci by było więcej, bo nie mamy porównania, nie? Nikt się, no i nie wiadomo też, ile, wiesz, przemocy generuje ona przy przekraczaniu tych wszystkich praw. No właśnie, no to musiałoby być mega regulowane, nie? No ale pojawił się taki... z nami Al Gore, tak. Ale pojawił się taki właśnie fenomen woke jakiś czas temu, o tym czytałem, że ludzie są w stanie zapłacić nawet do 25% więcej za koks. Tylko? Jeżeli, tak, jeżeli się dowiadują, że jeżeli jest im sprzedany jako właśnie fair trade woke. Jest jeden problem. Tylko że to jest totalny bullshit, nie? No tak samo jak pisanie Kalifornia na pakietach w Polsce i mówienie, tak, to jest kurwa jaranie z plantacji w Kalifornii. Jasne, komuś się chciało wieść tyle. No, come on, man. Jarańska. Maroko jest, kurwa, rzut kamieniem stąd z Kalifornii, na bank. Ale wiesz, no przede wszystkim mówimy o ludziach, którzy jednak zajmują się przestępstwami nadal. I nie wiem, czy wiesz coś o przestępstwach, ale oni lubią kłamać. Tak, to są takie kłamliwe chuje. Nie są przesadnie godni zaufania. Czpuny i przestępcy. Policjanci. To są ludzie, którzy nie wolno ufać. Kwestia jest tylko, wiesz, że jak sobie pomyślałem o tym, jakie to są pieniądze, które muszą znaleźć gdzieś przepierkę. Bo wiesz, jedno to jest zyskać te wszystkie, ściągnąć tę gotówkę. Teraz ona musi być zostać jakkolwiek wprowadzona ponownie do obiegu. No i to, że praktycznie na masz jeden z bardziej karykaturalnych, rozhulanych rynków nieruchomości na świecie, w Londynie. No. Oraz absolutnie zderegulizowaną, pojebaną instytucję City i tych wszystkich tego bankowego pseudo biznesu, ciężko to w ogóle nazwać biznesem, to tam muszą być zblatowani. I zaczynasz coraz mniej w ogóle cenić, wiesz, jak sobie myślisz, że gdzieś tam jeszcze jest jakaś kurwa królowa, co ona ma wspólnego z rządzeniem? Jakiś Boris Johnson. Nic. Co on ma do gadania? Jeżeli z jednej strony codziennie idzie... Słuchaj, tam codziennie idzie 3-4 kilo koksu. W Londynie. No. Czyli bardzo dużo pieniędzy. Ludziom przychodzą pomysły do głowy. Dokładnie. People get ideas. I kogo obchodzi, czy on, wiesz, czy on mówi jedno, czy drugie. A z drugiej strony masz bankierów, którzy obracają jakimiś pieniędzmi, wiesz, niezawiarygodnymi. No tak. Nie ma już Anglii, to się stałem przekazać. I dlatego każdego stać na to, żeby imprezować przez 3 dni. Dokładnie, żeby zapomniał i nie widział. Pieniądz w obrocie, tak. Niesamowite. A jak wyprać takie coś, nie wiem, kurwa, w to. Ale te pizze w Super Mario zainwestować, nie? To teraz to jedno rozmuchiwane, albo jakiś NFT sobie kupić, tak. Albo kurwa, pójść do tego automatu z bitcoinami i kupić tam jedną pierdyliardową bitcoina, po czym ją sprzedać. I mówisz, miałem wcześniej, jedyne, wykopałem, wiemy, chuj. Jedyne co wiemy o rozbuchanym handlu narkotykowym, że it's actually pretty good for bitcoin. No. Powiem ci, że ostatnio wracałem właśnie z centrum, dostałem alert, bum, tutaj. Akurat dostałem na temat Etheru, że boom! Ethereum. Ethereum price is down 25%. Świetnie. Otwieram aplikację, jest up 5%. I mówię, it's actually pretty good point for Bitcoin. Patrzę, jest. Ostatnio Bitcoin też 20% stracił. Ale to dobrze, że stracił. It was actually pretty good. Tych frajerów. It was actually pretty good for Ecuador. Bo nie wiem, czy wiesz, że w Ekwadorze tak i że tam oni kupują dipy. No nic dziwnego, no jeżeli... Słuchaj, o czym mówimy, o kraju, który nazwę swoją wziął od klubu pod Poznaniem? Przecież jest żenujące. No, i to jeszcze klubu z manieczkami. Dokładnie. Ze wszystkich miejsc. Nie? Tak. Tak, ja czekam, aż jakiś inny kraj tam z tego rejonu
przemianuj się w X-Demona, kurwa, przemianuje. Słynny klub z Kościana Gotham też się zainspirował. Tak się nazywał. Mój kolega opowiadał, że w klubie Gotham w ogóle DJ-ka była z twarzy Jokera. Kościański klub. A nadal był napisany Rebel. Oczywiście. I kontrolował bilety, tutaj kolos zbyt goszczy. To tylko kończąc, bo pozdrowienia dla ekipy Standard na Banicji, bo ja zapomniałem, że w Londynie się jedzie 1,5 godziny metrem. I co jest takim fajnym przeżyciem i trochę zaczynam rozumieć, jakim cudem, mimo takiej, wiesz, nierówności, jakie tam są i tego, jakie tam trochę jednak to społeczeństwo mogłoby być, no, pełne konfliktów i tego, to jednak się ludzie muszą dogadywać, bo w tym metrze tak, musisz jest, tam... metro jest jak burger, to tak. Jest taki wielki equalizer, nie? No. Tak każdy w metrze się śmierdzi się i źle, poci tak. I czuje źle i tak samo każdy, niezależnie od tego, z jakiej jest grupy społecznej, niezależnie od tego, jak dobrze lub źle nie wygląda, czy jest, kurwa, supermodelką, czy jest panem Juskiem, to się tak samo upierdoli jedząc burgera. Dokładnie, nie zgadza ma się. Po prostu. Dokładnie. Nie da się tego z gracją zjeść. Chyba, że jak jakiś frajer nożem i widelcem, ale to wiesz co... Get fuck out of chociaż here. Jak byłem teraz w Lubinie na występie, to ty posiedział w pierwszym rzędzie i ja takiego, wiesz, knajpionego burgera jedną byłeś... ręką. Bro, ty byłeś gdzie? W klubie ze striptizem? Co z... Blisko, nie może. Nie, ale wiesz co, to... w klubie ze stripsami. No dobra, ale nie wiem, w pizzerii Roma. A! Albo Ave Cezar, przepraszam. Okej. Okay. I burgery tam, koleś. Tak, si. To właściwie ona jest głównie agentem, to był taki agent chaosu jak ten, jak Barry z Goldbergsów i jak moja ukochana, która jak idziemy do Campo na steki, to ona tam się zastanawia nad rybą albo kurczakiem. Doskonały moment. Właśnie ja tylko mówię... po to, żeby... Fuck the system. Nie po to tutaj przyszliśmy, żebyście zamawiała, kurwa, coś. Jesteśmy tu, żeby się dobrze bawić. Rybę? A jaką? A jakąś taką poproszę z Pacyfiku, taką, co, żeby świeża była, kurwa, co tu przyjechała, tam leciała samolotem, nie wiadomo ile w ogóle, kurwa, albo krewety. No, super, w Campo, ze wszystkich i w miejsc. Tym momencie widzisz, że czekaj. Weszło tutaj 10 typa w trenczach i mają karabiny maszynowe i tam. Daj, już kapitaliste pigelet. I wraca czerwony październik, czy wrzesień, czarny, nie pamiętam. Nie, tylko wiesz, jechaliśmy metrem z całą ekipą i nie będę tu podawał szczegółów, ale gadka tam zeszła na klasyczne tematy i w momencie już były tylko o klasycznych tematach i wiesz, i tutaj pozdrowienia dla jednego Ancymona. Powiem tylko, że od ciasteczkowego ma, potwora nazwisko przyjął, który właśnie zaczął opowiadać dosyć hardą historię i ktoś się zorientował, ty, ale wiesz co... Przestań, bo tam niektóre te słowa to są międzynarodowe. Aha, dobra, sorry. No to, no co tam było? LSD, kokaina, to o te słowa chodziło. A ludzie tam wokół, wiesz, cisną oczy, nie jest ta gadka, bo tam co chwilę się pojawia, wiesz, kilka słów. LSD, kokaina, kurwa, a, i Polaki. Wymachiwanie łapami, tak. Jakieś tam onomatopeje różne. Ale mówisz, że ten ziomek przyjął nazwisko od tego ciasteczkowego potwora, to ty z Popkiem Monsterem jechałeś metrem? Nie, nie, Popek już tu jest, siedzi tu i spokojnie mieszka w Sulejówku i powoli ślepnie. Wiem, widziałem wywiad z Czakim. Tak, legendarny, ale swoją drogą fajnie, jakby Popek niczym Claude Monet, który z wiekiem tracił przez jaskrę zdolności spostrzegania koloru, to podobnie przemalował swoje teledyski. No jakieś takie bardziej stonowane. Ale wspomniałeś o supermodelstwie, które jest w ogóle, wiadomo, bardzo ważne. Tak, ten ważny. Temat mnie interesuje bardzo mocno. I zaczniemy od tego, że ogólnie, ja już wspomniałem, no ja jestem za chudy teraz, ale to wynika z tego, że po prostu ostatnio rozmawialiśmy właśnie tutaj w Zajbacu na temat, jak można ugryźć, od której strony i się okazało, że najlepiej, żeby jednak wywołać jakieś kontrowersje. Tak. Nie? Nikt mnie nie followował na Instagramie, póki nie założyłem maski. You're pretty big. For you. Ale kwestia jest taka, że postanowiliśmy po prostu wywołać lekkie awanty, że jednak nie akceptujemy osób otyłych. Jednak się dowiedziałem, że... Albo tak? Odwrotnie. Okay. Dobra, słuchaj, nie chciałem o tym powiedzieć, ale tylko chciałem przejść do... bo przeczytałem dość ciekawy
artykuł dotyczący właśnie pogoni za pięknem. Okej. Okay. I chciałem cię zapytać, jak myślisz, która nacja na świecie przoduje, jeśli chodzi o operacje plastyczne? Która nacja na świecie przoduje, jeśli chodzi o operacje plastyczne? Jak gdzie jest wykonywanych najwięcej? I to across the demography, czyli u wszystkich ludzi. Nie, że tylko kandydatek do korony królewnej piękności. W Indiach. Nie. Pokażesz pewnie jakby w liczbach bezwzględnych, to tak. No tak. Nie, myślę... to tak procentowo. Jakby. Aha. O to mi chodzi. No to nie wiem. Też win. Powtarzam swoją odpowiedź. Czy to twoja ostatnia? Nie, o dziwo, jest to Południowa Korea. Tam jest najwięcej God damn it, chciałem powiedzieć Południowa Korea, ale pomyślałem o Indiach. A czy co oni tam sobie robią w Południowej Korei? No, pierwszą rzeczą, którą sobie robią, jest podwójna ta. A, okej, okay, no dobra, racja. Ale przecież jest na to inny sposób, bo są takie, widziałem... Się urodzić gdzie indziej po prostu. Mieć innych rodziców. Dokładnie. Są takie... zestawy kosmetyków, że po prostu sobie przyklejasz wargę, tak bardzo. Wargę. Wargę do powieki. Powiekę wyżej. Wargę do powieki. I'm beautiful now. No, ale to ciekawe. No, ogólnie w Azji jest ten problem z wybielaniem skóry, nie? Tak. W sensie ze stosowaniem tych środków do wybielania skóry, które są strasznie niezdrowe, nie? No, dlatego teraz właśnie chciałbym, żeby apelować do społeczeństwa południowo-koreańskiego. Tak. Prawdopodobnie oglądacie tych wszystkich swoich popidoli, takich jak ten boys band, tu trzeba przyznać, w Polsce są bardzo przystojni z tego, on się nazywa MS-13, tak? Czy coś takiego, ten taki, co mają ten taki znak taki. No. A to może MS-13, nie, ja tam... Czy co ludzie sobie tatuują MS-13? Przyznaję, że jestem słaby, ja wiem tylko o BTS, ale to... A BTS, przepraszam. Nie, MS-13, co to jest? MS-13? No to jakiś gang z Londynu prawdopodobnie. Co? Jestem przekonany, że Traplor Ross robił o tym 45-minutowe nagranie. MS-13, już pisuję. Nie, jest... Matra Salvatrusza, latynoski gang. Okej, okay, dobra. Moscow 13? Nie, 17? To jest salwadorski gang taki, który odrąbuje głowy ludzi. Nie, no oczywiście, że Moscow 17 też jest. Też? Tak, no to jest właśnie ten zespół drillowy z UK. A, okay. Oni się tam strzelali i zabijali. Też się strzelali? No oczywiście. Strzelali. Dlatego właśnie, dobra, wróćmy do Południowej Korei, tak. Gdzie, przypomnę, nie działa boys band o nazwie MS-13. Jeszcze. Bardzo się pomyliłem, poważnie, przyznam. Jeżeli jesteście w armii MS-13, niedobrze. To was nacieli was na TikToku, nie dajcie się zrekrutować. Ale rzeczywiście tam jest ten taki, wiesz, pęd do tego. I w efekcie 1/3 mieszkańców Seulu ma za sobą operację plastyczną. Kurde, 1/3. Tyle co w Londynie kokosa. No. Już tak. Nie wiem, co lepiej, powiem ci. Jak badają, tę wodę w ściekach, to ona ma 1/3 silikonu właśnie, botoksu i tam innych tam hialuronów. Hialuronów. Midi hialuronów. Midi hialuriny. Cześć, jakby to wykrytało na kim. O nie, jeszcze nigdy nie widziałem aż tak sztywnej kniapy. Tam. All the hialurons. Nie, ale jeżeli, kurde, bo gdzieś szedłem z tą myślą. No. Aha, jeżeli właśnie, bo widzisz, to jest też głupie, bo to co wspominałeś, wybielanie, nie? Podczas gdy jednak na zachodzie, bym powiedział, no nie powiem, że ideałem, ale jednak poszukiwalnym jest jednak trochę opalenizna, żeby tak, mieć ciemną. Tak. Ale wiesz co, to zawsze jest tak, że jednak no, te wszystkie te zmiany są... Dopasowują cię do innej grupy etnicznej trochę. Dobra, nie jest tak, nie jest tak zawsze. Kompletnie nie jest tak zawsze. Tak, dokładnie. Ale... Nie, szukasz tego, co jest niedostępne. No, to no trochę tak, nie? To no nazwać, tutaj tak. Sobie robisz pełniejsze usta, tak. Tutaj właśnie się opalasz, albo tutaj wybierasz masz... skórę, tak. Tutaj prostujesz włosy, a zgadza. Tutaj sobie robisz trwałą, nie? No i... Faktycznie, no. Ale jest na to prostsza metoda, Koreańczycy południowi, Koreanki południowe. Jeżeli dążycie do tego, żeby był właśnie tak białym, open carry. Po prostu, żeby każdy
chodził tam z karabinem maszynowym. I wtedy jest spoko. Jest spoko, tor jeden. You white. Nie będzie już żadnej przemocy w związku z użyciem broni u was, bo wszyscy będą mieli mieć tak. broń. Zobaczycie, jak przypadki postrzeleń spadną tak o, tak, od razu. Dokładnie. Jak wprowadzić broń dla wszystkiego. Nie będzie tak, że trzeba się na przykład bronić. Nie będziesz miał na przykład, wiesz, no, nie będzie problemów z wyrokami i w ogóle z tymi. Z niczym nie będzie problemu. Nie będzie problemu ze sprawami sądowymi o postrzelenie jakichś ludzi, bo broniłeś się, bo oni mieli też pistolet tak. i też celowali w ciebie. No bo tylko jeszcze że... też, wiesz, jesteś w tej szarej strefie, no bo co miałem zrobić, nie? No Skali. Ktoś chciał mnie zastrzelić, to ja go zastrzeliłem. No ale ta druga osoba też miała broń i ty miałeś broń, a gdybyście kurwa nie oboje dwoje nie mieli broni, to może trzeba byłoby się poryju po prostu napierdalać. No, a już wiemy jak to się źle kończy. A szczególnie w Korei, gdzie jak wiemy taekwondo zostało wynalezione, jakby to te pięści jak latają tam, ale poza tym ja bym też wprowadził możliwość, że jednak jak się nie zgadzasz z wyrokiem sądowym, że jednak można było się strzelać też w sądzie. Boży pojedynek. Bo jednak, czy to nie jest obrona na samym końcu? Nie mówi się jednak, że obrona jest, wiesz, to jest też, w sądzie się bronisz. Tak. Skoro się bronisz i chcesz, wiesz, stand your trial, tak jak można powiedzieć, stand your trial laws, różne są w różnych Stanach. Tak. Słuchajcie, do rzeczy. Czy ty znasz takiego, bo ja gdzieś tam zmierzałem. To, okej, okay, dobra. Czy znasz takiego typa jak Park Jin-hyuk? Na pewno. Tego hakera. Znam kilku, nie. To jest północno-koreański haker, okay. który jest chyba moim, stary, on jest chyba moim idolem. Ten typo jeden za drugim po prostu rozpierdala wszystkie cele. Sony to jest jego w ogóle sprawka. To ogarnął. Tak? Ale no. co, Sony to, co wyciekło, co tam 2014? To Sony? Nie, to, że wydali Sonika, to on zmusił do tego. To Fox. Ale... Nie. Słuchaj, gdzieś tu miałem, ojej, chyba zgubiłem ten plik, gdzie mi pokazali, no nie, jak go osiągniecie. Słuchajcie, wygooglujcie sobie Park Jin-hyuk. Hyuk. Oprócz tego, że w ogóle... Allegedly estate sponsored North Korean. North Korean? No. A jak? Popatrz, jaki nieprzystojny. Ale czekaj, przepraszam cię, bo ja tutaj chciałbym wrócić do 10 minut temu. Te najwięcej operacji plastycznych jest w północnej czy południowej Korei? Bo nie... Przy przekraczaniu granicy jest, wiesz, bo trzeba troszeczkę, nie wiem, czy słyszałeś coś o północnej Korei, ale ona nie jest z tych wybaczających krajów. Tak? Jak tam ją upuścisz, to nie jest tak, że no i krzyżyk na drogę. Nie, tam krzyżyk owszem, ale masz na plecach. Dosłownie i tak. Steady, fire, puf. Straszne miejsce w ogóle, nie za śmieszne. Ale jednocześnie... co pokazuje nam, jak wygląda współczesny świat, dzięki temu, że ono praktycznie nie gra na takich zasadach, jak cała społeczność międzynarodowa. Przepraszam, że ci fejdę w słowo. 2014, ten hack Sony. Tak. To, gdzie wypuścili interview, chociażby. Wyciekło interview. Tak. Między innymi, to nie tylko, właśnie teraz zapomniałem, jak... WannaCry, on jest odpowiedzialny podobno za WannaCry ransomware, który był bardzo popularny. No. Tak, typu ma talent. I to jest właśnie najciekawsze, że oczywiście to jest bardzo źle, bo żebyśmy nie mieli wątpliwości, Korea Północna jest bandyckim krajem, po prostu oni działają jak bandyci. Jest w chuj, ale stary, ja mam, jak o nim mówisz, to ja mam duży respekt dla tego typa, bo w jaki sposób z takim tym nerfem, jak bycie w Korei Północnej, ty zostajesz kurwa mastermind hacker menem. Odpowiedź jest, że on za młodu wpadł do kociołka z Monsterem. No chyba tak. I kolejna sprawa to jest, w jaki sposób, będąc takim turbohakerem, ty jesteś dalej na usługach North Korea? Myślę, że mają broń wycelowaną w ludzi, których kocham. Or your name is Dennis Rodman. Jedno z tych dwóch. Kto wie, może Dennis Rodman też jest ma tego. Jakbyśmy się po latach dowiedzieli, że wiesz, jego siostra Park Jin Rodman jest w tym właśnie przetrzymywana i ma cały czas właśnie jakieś tam, wiesz, bo to jest właśnie to też, że niektórzy tak ironicznie tam traktują tą północną Koreę, ale to jest pojebane miejsce, tylko z drugiej strony, że
właściwie oni w ten sposób pozyskują fundusze. Wysyłają jakiegoś typa, który ma dosłownie all the bets are off. Możesz robić co chcesz. Oni wiesz, i on stwierdzi, no dobra, do tej, czyli to są rzeczy, których nie powinienem robić, gdybym nie obowiązywało, a to jest, no dobra, nie obowiązują, no to nakurwiamy, nie? I z drugiej strony to jest taki trochę straszak na te wszystkie korporacje i tak dalej, tylko nie wiem, czy to nie oznacza, że one będą po prostu jeszcze bardziej, wiesz, się zamykać w ramach bezpieczeństwa, wiesz, jeszcze bardziej gnębić nas, czyli uczciwych, dobrych ludzi. Dobrych ludzi, oczywiście. Gadają o narkotykach przed wejściem. Słuchaj, Jezu, nie powinien... 15 rzeczy naraz nie poruszyłem, ale... No wiem, albo to nie powinien być koniec jeszcze o narkotykach, się wydaje, ale zacząłeś o tym, zacząłeś o operacjach i o tym parku. Ale co z nim? Znalazłeś go? Poznałeś go? Nie wiem, widziałeś go? Tak, mam zapisane dosłownie to i Korean Boy Band MS-13. To jest wszystko, co mam napisane. Słabe te notatki, stary. Są fatalne. Nie, bo wiesz, w internecie jest tak, że wiele ludzi... traktuję go jako tak, kurwa, naprawdę, że tam, wow, samotne wilki krążą. W większości to są jacyś tacy, kurwa, niscy skamerzy, którzy po prostu starają się ciebie wydymać. A jeżeli byś chciał być naprawdę jakimś tam hakierem na wysokim poziomie, to musisz mieć wsparcie fizyczne państwa, po prostu, bo gdzieś musisz siedzieć i ale to co chodzi o wynajmowanie broniowy. Biura? Nie no, wiesz, nie bez powodu rosyjscy hakerzy mają całe farmy tego wszystkiego. Bo, i oni są chronieni, no bo inną metodą było, aha, to już by tam zapukał wujek sam i mówi, nie, no tak, nie będziesz tak robił, bo nie możesz się tak długo ukrywać, wiesz o co chodzi. Ale ja nie wiem, czy ja bym chciał być tym state-sponsored hakerem, hackermanem. Najgorsze, że musisz sobie dołożyć flagę do nika. No właśnie, nie? By było co, spoko. Mod is my name, kurwa, i flaga tego, niż innego Tybetu. Tak. Lipa na maksa. Flaga kontynentalnego Tajwanu. Wschodnia, Korea Wschodnia. Ach. Which is lore now. Proszę zapisać. Nie, ale ja jestem, ja uważam, że kontynentalny Tajwan is gonna happen. Any day now. 2022, zobaczysz. Kulturalnie ich podbiją. Tak, dokładnie. Bo nie wiem, czy słyszałeś. Też północna Ukraina. To też się wydarzy. Tak. Bardzo wschodnia Ukraina. Bardzo wschodnia Ukraina. Przedłużona Ukraina. Ja nie wiem. Nie, bo to też jest... To też jest jego zasługa? Wow. Tak. Nie, słuchaj, bo na przykład kurde, nie chciałbym tego przedstawiać jako pomysł na biznes, który jest do zainwestowania, bo wiesz, nie jest też tajemnicą, że my czasem tu podajemy pomysły na biznesy, które są tak zwanymi jednorożcami, prawda? Tak. Ale... Mi jest głupio po ostatnim razie, więc tym razem mam dwa. Serio? Tak. No dobra, tylko poczekam, aż ktoś przejdzie korytarzem, bo ja nie będę robił intra przy ludziach. Tutaj wstydzisz się przy słuchaczach, przed milionami słuchaczy? Przed dwoma jakimiś typami, którzy niosą drabinę tam, bo słyszę jak mają, dosłownie jeden z nich ma pędzel włożony w kieszonkę tutaj. Zły znak. Człowiek pracy, on nie akceptuje takich zachowań. Ledwo to toleruje, że to istnieje w ogóle. A, no dobra, chyba już nie słyszę, więc możemy... ostatnio było na takie, to trzeba by jakieś inne tempo wymyślić. Presented by Mattel. Battery is not included. Fuck you. Okej, udało się prawie. No dobra, to jak masz dwa, to może zacznij. Potem... Ale ja mam dwa, bo my teraz takie double feature robimy, więc dlatego mam dwa. Drugi mam zarezerwowany na później, bo chciałbym, żeby wiązał się też z rzeczą, o której opowiem. Z taką rzeczą, która przydarzyła... Czy to jest w Mechiku czasu? To, co chcesz przekazać? Bo...
Wróć do początku tego zdania. Co? Dobra, czyli spoko, to mogę zacząć, bo możesz to jest zacząć. Troszeczkę powiązane. Możesz, wiele jest skamów w internecie, to się staram przekazać. Tak. I wiele osób też ma przekonanie, że internet jest magiczny. Tak jak, że działa tak jak w scenarzyści 65-letni, wiesz, CSI, CSU, myśli, że log into the dark net, tak. Get me some... teenage prostitute. Password, wściekły pies. Dokładnie. Polskimi znakami. No, no. Więc byleby, jak długo masz dwa ekrany, to you're in it. Ale w sumie dużo właśnie jest też takich mitów związanych z darknetem. Tak. O tym, że można tam narkotyki znaleźć. To akurat nie mit. Kurde. Ale to nie trzeba tak daleko szukać. Możesz dosłownie z tego powierzchniowego też kupić. Tak, tak. I o tym jest moja historia w następnym odcinku. Dobrze. Znaczy nie jest moja. Tutaj... Kolegi, co mu się przydarzył. I tu leci turnaround z JoJo i... Swoją drogą. Zanim po tym pomyślę, najważniejszy news. Aha, no wiem. Trzeci sezon JoJo jest na Netflixie. Yes, indeed. Ale ja dopiero Diamond is Forever kończę, bo zamówiłem pałę. Czekaj, Diamond is Forever to... To poprzedni. Nie, to jest, ale... To się dzieje w Morio. Czyli bez Josepha Joestara. Nie, bo ja Joseph widziałem... jest bardzo stary już. A, no to... Jest niedołężny. A, nie mam trudne te tytuły. Ja nie wiem, ja widziałem dwa sezony. No to ja jeszcze jest trzeci. No, ale... no to ten, ale już z nową protagonistką? Nie, nie, tam jest chłop jeszcze. Chłopak, który ma na imię... Jotaro? Jeszcze bo ja widziałem młodszy. Ostatnio z Jotaro. No to... Ura, ura, ura! No to ten no jest to... jeszcze młodszy. No, jest aha, jeszcze... no to nie to widziałem tego sezonu, stary. No mówię, jest jeszcze jeden i ja tak sobie myślę, o kurde, wszedł ten, a nie obejrzałem jeszcze poprzedniego. Wiem, to też jest 50 odcinków, więc... No, stary, to będzie. Są Joe dwóch prędkości. Jest Joe, Joe. No dobra, ale wracając do skamów w internecie. Aha. Co? Za łatwo zbić z tropu, jak na człowieka tropiącego skam. Co tam było? Jakby Jim Browning, znasz tego gościa, co tropi właśnie z kamerów i tam loguje się na ich maszyny no. często. Tak, tak. Łapie te screen graby z ich kamer w ogóle. Tak. No to jak, czy po prostu jakby on miał taki czas skupienia, jak ty został? Słuchajcie, dzisiaj zrobimy, pomożemy ludziom, którzy, a wiesz co, pograł w Slay the Spire przez 10 minut. I tylko pip, pip, i tak przecież tak jeszcze się, jest słaby. Co za leszcz. Remember why we are subscribing to this shit? Nie, słuchaj, narkotyki to jedno, ale takim powszechnym przekonaniem jest, że w internecie możesz wynająć hitmana. Tak. Osobę, która sprzątnie. Rent a hitman. Kogoś, kto po prostu wykona morderstwo na zlecenie, które jest moim zdaniem jednym z gorszych takich. Oczywiście nie chcę mówić, że morderstwo z pasji jest jakkolwiek wytłumaczalne, ale jak idą, to jednak morderstwo za pieniądze? Straszna rzecz, prawda? No. I jest takie przekonanie, że wchodzisz i podczas gdy dość często efektem, jaki może być, jest, że albo złapie cię policja, bo tak. To jest po prostu to jest typu, trap. To typu milicja, my militia. My militia, my militia, dokładnie. Albo drugie, że to jest scam, że ktoś tak. Po prostu przesi tu i ja idę z nożem gdzieś, a on idzie Ej, z nożem tak. I otwiera puszkę. No, albo paszlet, tak. Puszkę z pasztetem. Venmo mi tutaj tyle i tyle pieniędzorów. Z dopiskiem zabiję. To kill that guy. No. Więc ja mam dla was... Tak, uwaga, właśnie na takim skamie poszedł ofertę. Tiger King siedzieć przez taki no dokładnie. Że to, no bo bardzo nierozsądnie myślał, że tak działa cokolwiek. Możesz człowiekowi zapłacić, on kogoś zabije i to w ogóle rozwiąże twoje problemy. Tak. No jasne. Jakoś zabijesz. No. Nigdy, jeżeli problemem tym nie jest dosłownie, wiesz, jak powstrzymać drugą wojnę światową, to rozwiązanie nie jest morderstwo. Tak? Haj. I żeby nie było wątpliwości, ja strzeliłem palcami, nie było tam czego innego. Nie, bo tak brzmiało jak dwa pierdnięcia małe po prostu. Tak? No. Więc zresztą o dwóch mam też, na dwóch poziomach jestem w stanie przedstawić tę ofertę. Poziom pierwszy. Słucham. I od pewnego momentu będę też prosił, żeby ci, których interesuje poziom pierwszy, potem nie oglądali, bo po prostu będzie to oznaczało, że oferta, którą otrzymają, a jest niesamowicie lukratywna, tak. Nie będzie miała na nich nie tyle... Będzie im zaszkodzić.
bo są czasem, jest też tak, że po prostu pewne poziomy wtajemniczenia psują ci. To jest trochę jak w wojsku. A ponieważ organizacja, którą ja tutaj proponuję, opiera się na zaufaniu, więc ufam wam, że jak powiem od tego momentu, wszyscy, którzy chcą skorzystać z pierwszego poziomu, przyłączają na tego typa, co robi dom. I udaje, że wie, co się dzieje. Albo na, nie wiem, na Pontewskiego. A potem rozmawiam tylko z... Umówimy się tak? Tak. Ja miałem podobne jak ten, w takim nie MLM-ie pracowałem. Taki, to był taki stożkowy to był model. Tak. To właśnie jak najpierw rozmawiali do ludzi, którzy byli podstawą tego stożka, a potem się ich wypraszało i z nami rozmawiali żeby właśnie. Żeby efektywniej jako... Tak, tak, no żeby im zarządzać. Jakby, tak, bo oni nie musieli wiedzieć o tym, że oni, nie, jakby, no, wiesz, że ten stożek... Jakby, słuchaj, nie... I oni są jakby tym... Że, a po co ci wiedza, wiesz, jeżeli stożek ma działać, a chcesz, żeby stożek działał, po co ci wiedza, gdzie jesteś w stożku? Tak. Dokładnie. Ciesz się, że jesteś częścią struktury. Stożek, lejek, nie? No jesteś lejkiem, czy jesteś przy krawędzi tego lejka, czy na dnie? Wszędzie skapuje po równo. Dokładnie. Dokładnie. Każdy zostanie naoliwiony, jeżeli nalejesz tam trochę tej szabasowej, hanukowej oliwy podczas powstania Macha Bebołosza. Lahaim. Si, claro. No dobra, poziom pierwszy. Nazwę go It's Finally Here. Chodzi o to, że to jest założony właśnie we współpracy z północno-koreańskim reżimem serwer na północno-koreańskim serwer, no kurwa, dwa razy to samo, autentycznie z mordercami na wynajęcie. Okej. Okay. Ja nie oceniam moralnie. Dla mnie jest to rzeczywiście odrażające, ale skoro i tak ktoś to zrobi, to lepiej, żeby to zrobił poprawnie. Profesjonalnie. I to nie jest scam. To są prawdziwi ludzie, którzy już do tej pory, tak samo jak północno-koreański reżim, który zamordował ileś tam osób, na przykład zabili człowieka jakąś podstawioną osobą, która miała koszulkę LOL na sobie. Jeśli chcecie tak to zrobić, to jest to dostępne. Przypominam, to nie jest scam. Wszystko jest na zasadach społecznościowych. Możesz też oceniać. Sugestie są, kogo chciałbyś wynająć. Ale jest jakiś taki zasięg, czy to jest killing prestige? Logowanie jest na żeton. Na żeton, z tokenem trzeba przyjść. Okay. Czy tak mówi? Tak. Tak, token trzeba mieć, który na John Wick rules apply. Okay. Monetę, którą otrzymasz. I tam będzie wykryte za pomocą blockchaina. Mm-hmm. No, toolchaina, no. Blockchaina. Dawaj, bo ja widzę, tutaj NFT. Mam wyciszony telefon, ale inwestorzy już do mnie dzwonią. Łoż się, to koszko tak miota. I... skacze, jeszcze metaverse. Tak. Zapomniałeś dodać. Indeed. In conjunction Bingo. With Lucifer. No to jest to. Więc jakby absolutnie funkcjonalny serwis, który pod egidą państwa, które nie musi się tym przejmować. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to nie jest scam, lepiej. To jest państwo, które może egzekwować wykonywanie tych hitów. Taekwondo nie było jeszcze tak mordercze jak tam po prostu. Super. Super, nie? Więc to jest mój bottom line. Poziom pierwszy. To nie jest scam, to działa. Dziękuję wam bardzo. Teraz poziom drugi. To jest scam, bo nie ma sensu, żeby ludzi mordować. To jest w chuj scam, ale jeżeli ktoś do tej pory dooglądał, to myśli, ja pierdolę. Najwyższy czas. Zamienię na właśnie akceptowaną walutę w Korei, którą są albo dysydenci, albo przynajmniej z tego, co oglądałem, Pulgazari, to mi się zdaje, że to jest żelazo. Wszyscy, którzy nie widzieli Pulgazari. Polecamy, wow. Znany, bardzo znany, dobry. Może inaczej. Istniejący koreański film o potworach. Nakręcony przez porwanych południowo i japońskich też. Koreańskich i japońskich tych filmowców. Tak, no. Tak. Widać, smutna sprawa. No, którzy dopiero po x latach wrócili do ojczyzn swoich. Tak, tak. Mogli też nie być częścią. Shit fucking unwashable, reżimu. Naprawdę. Pulgazary! 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 Że nie lubisz, jak ktoś krzyczy Pulgazari, do not watch this movie.
Dobra, więc to jest skam jednak, weźmiemy ich pieniądze. Okay. Ale jeżeli by na przykład przez przypadek się udało, bo ktoś na przykład by zmarł w trakcie na jakąś bekową sytuację, to byśmy się podpisali, tak, właśnie, tak działa. To albo, byśmy my, czarna byśmy ręka. My, dokładnie, El Mano Negra. Więc wracamy do poziomu pierwszego. Już przyszykowaliście swoje pieniądze? Doskonale, wejdźcie na... To właśnie w NFT nadałem teraz. Twoja wiedza na temat NFT jest niesamowita. Ale tak. Masz jakiś komputer pod tym? Tak. No to podobnie. Surfing, surfing. Jasne, oczywiście. Dobrze. Ale to czekaj, poczekaj. Co? Jesteśmy na którym poziomie? No znowu na pierwszym. Ci ludzie wrócili. Ale ja nie wiem, czy z tymi na drugim się dogadaliśmy jeszcze. Proszę z pierwszego, proszę osoby z pierwszego jeszcze poziomu raz. O odejście jeszcze na chwilę. Jeszcze tam jest w rogu muzyka. Wasze ulubione hity, Shawn Mendes i... Ty, no bo jak, ten drugi poziom, tak. To w co ci ludzie inwestują? Słuchaj, tak? Inwestują w to, że potrzebujemy jednak jakiejś opinii no. I to, żeby jednak, jednak ten serwis funkcjonował mimo wszystko. Czyli oni mają niby pozować za tych ludzi i wymieniać Zadowolonych klientów, wiesz, bo potrzeba jednak, żeby potem, wiesz, trzeba weryfikować jednak, to nie jest tylko tak, to jest anonimowe, ale jakby ktoś zaczął digging, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, z poziomu drugiego przysyłajcie swoje, dobra, poziom trzeci, naprawdę będziemy ich mordować, też tych z poziomu drugiego. Przejmować również ich majątki. Okej. Okay. Czyli oni się wzbogacą, myśląc, ale jestem mądrzejszy. A tu, i tak naprawdę facylitując powstanie takiego serwisu, bo to jest ten problem, o którym już rozmawialiśmy, że zakładasz coś od nowa i ludzi nie ma na tej platformie, a ty teraz tak, będziesz miał klientów, nakręcasz w grupie pierwszej, tak. W grupie drugiej nakręcasz jakby to, że jak ci klienci z grupy pierwszej przyjdą... Pseudofałszywy druk. Tak, przyjdą, powiedzą, o kurde, ale ten serwis już jest tutaj używany, ulala, co tu się nie dzieje, ale to w takim razie co my jako grupa trzecia... Jako poziom trzeci macie prawo do tego, żeby kogoś zabić. Zawsze to marzyliście o tym może? Chcielibyście zobaczyć, jak gaśnie życie w czyjeś oczach? Tak. Macie teraz szansę. Wszystko dzięki, w rzeczywistej kurateli północno-koreańskiego rządu. Zauważcie też, oprócz tego wszystkie rzeczy, które przywłaszczycie w trakcie samego morderstwa są wasze. Nie ma problemu. Oferujemy ochronę międzynarodową, oferujemy to, że będziecie w jednym z tych głupich wideo teletonów tego cweluszka. Nie, nic z tych rzeczy. Będziecie po prostu... Będziecie się czuć jak, kurwa, jak Nick Cage niebezpieczny w Bangkoku. Po prostu tak chodzisz. I popatrz, bo poziom pierwszy, podstawowe jelenie. Myślą, że są ten i są po prostu ograbiani z pieniędzy, nigdy nawet nie wiedzą i idą tylko na fałszywy ruch. Drugi poziom myśli, że generuje fałszywy ruch. Ten ruch nie jest fałszywy, jest prawdziwy, a dopiero trzeci poziom orientuje się, że zbiera jednocześnie frukta, bo potrzeba trochę na rozchulanie tego, z pierwszego i drugiego poziomu. I właśnie to wygląda w ten sposób. Dziękuję bardzo, czyli poziomu trzeciego. Pięknie. Poziom czwarty, słuchajcie. To jest tylko dla koreańskich oficjeli. Hondzie, hondzie, ja zjem go, hondzie. Tu z napisami to będzie. Po duńsku było? Po przyspieszonym duńsku. W ogóle nie ma też, nie muszę mówić, że nie ma lądowego tajwańskiego, jest przyspieszony duński. Dobra, wy już wiecie, poziom czwarty, więc, dobra, wracamy na poziom trzeci, są tylko trzy poziomy, wracamy na poziom drugi, są tylko dwa poziomy, poziom pierwszy, są dwa poziomy, ale nie ma się co obawiać. Tak. Och, kurde, no i co? Udało się, ja inwestuję we wszystkie poziomy chciałbym zainwestować. W każdy, mam 10, więc każdy zainwestuje po... Nie mów ile może. Powiedz, że po prostu inwestuję w wszystkie poziomy. Bo w każdy tak naprawdę warto zainwestować, natomiast nie ma co sprawdzać tych poziomów wyższych. Jak już człowiek jest z czegoś zadowolony, to po co? Dokładnie. Ja kiedyś byłem... Przepraszam, bo jeszcze nie podałem nazwy serwisu. A? Ze względu niestety na to, gdzie jest zaparkowane, nazywa się Kiryu. Ale bo to jest imię tego brata tego Jin-hyoka. Tak. Kiryu Jin-hyok. Pięknie. Udało się. Było blisko.
That was a close one. That was a close call, man. Ja już tutaj dostałem cynk też, że senior... senior Cox no, jedzie do nas, tak? I za po nas. Przepraszam, że wychodzę trochę z ujęcia, ale już wracam. A, spoko, trochę więcej green screenu było widać przez chwilę. Za to zapłaciliście właśnie. Jak widać, dalej nie mamy oświetlenia, natomiast za waszą radą, za waszą radą umieściliśmy źródło światła względnie za nami, przez co nie widać już tych cieni. Więc tak. Jest jak najbardziej macie super. Idealny właśnie w tym momencie. Słuchaj, jeszcze mam ostatni taki szybki pomysł, ale to nowa postać dla Marvela, którą mocą będzie... już tam mniejsza o Origin Story. Origin Story jest dosyć nudny. Jest taki sam jak zawsze. A, nie, ale tutaj dosyć nudny. On od zawsze czuł taką po prostu potrzebę, by to, co należy do ludzi, żeby prawa były respektowane. Mm-hmm. Żeby to, co jest należne właściwym podmiotom, wracało do nich. Zacnie. Tak, i ten bohater, jego supermocą jest, że jest w stanie... ignorować, właściwie nie, on bardzo dobrze w sądzie się procesuje o prawa autorskie dla Marvela, a nie dla prawdziwych twórców. Nazywa się Art Brosman. Się nazywa. Art Brosman. Nowy superbohater. Art Brosman, attorney at law. Super, podoba mi się. Kupuję ten komiks też. Let's get it. Let's fucking get it. Dobrze, słuchaj, czyli teraz nie będziesz przedstawiał pomysłu? Nie, bo tak jak mówiłem, mam dwa, więc mogę jeszcze przedstawić jeden tak przed samym końcem. Chyba, że chcesz w następnym odcinku przedstawić dwa pomysły, bo no ja dobra, mam... Dobra, proszę bardzo, dawaj, ja na zakończenie, taką... bo mamy czas, mamy bardzo dobry, zaraz tak? Będziemy zawijać. Dobrze. Tak, więc... No to słuchaj, na sam koniec, rzecz, która... Mówiłem ci chyba wcześniej, że dość dużo pomysłów z magazynu Scientific American, który polecam, Hi. Bardzo jest dobry. Ostatnio zaczytałem... Zwłaszcza pod kątem tego, że kiedy czasami patrzymy na nowoczesne technologie, takie jak internet, takie jak chociażby uczenie maszynowe i powiązane z tym działania algorytmów, to tak. Traktujemy je, jest taka iluzja merytokracji. Czasem się myśli, że one są obiektywne, bo tak. Ktoś je stworzył. Tak. Więc często są one obarczone skazą, która występuje również u twórców. Tak. A skoro... Wiesz, twórcy reprezentują pewien... Nie to, żeby ich do pewnego jednego wora, ale... Wiesz, o co chodzi? Nie. Aha, dobra. To... Już nie wiem, o co chodzi. Dobra, że twórcy... czy znaczy... na przykład algorytm może być rasistowski? Może być, to zależy od tego. Znaczy, no bo ja się zgubiłem trochę przy tych twórcach, nie? Bo tak, ale to zależy od tego, jakim jakby zestawem danych uczysz ten, na jakim zestawie danych uczysz ten algorytm, prawda? Bardzo to jest ciekawe, co teraz powiedziałeś, ponieważ... Jednym z bardziej kontrowersyjnych, o którym przeczytałem właśnie w Scientific Americanie, ostatnio doświadczeń, jest przeprowadzona w 2017 próba nauczenia właśnie maszynowego, pewnej sieci neuronowej, która miała sama wykryć jakby pewne elementy w tak. budowie twarzy tak. i skorelować to z preferencją seksualną okay. właściciela rzeczonej twarzy, okay. czyli osoby z tą twarzą. I co ciekawe, samo to jest w ogóle jeden z ciekawszych artykułów, polecam, który idzie w New York Times. Why Stanford researchers tried to create a gaydar machine. Czyli jesteś w stanie wykryć, że ktoś jest homoseksualny tak. tylko po twarzy. To jest w ogóle mit, który od wielu lat funkcjonuje. I on tak, wiesz, każdy tak siedzi tak, no w sumie. Po czym tak, no dobra, przyłóżmy do tego to legendarne szkiełko i oko. No. No, oczywiście, wiesz, jakie mogą być też z tego obawy, nie? Znaczy, tak, ale, bo to jest, jedna rzecz to jest uczenie tego, tego modelu na jakimś zestawie danych, ale inna sprawa to jest, że w sieciach neuronowych, tak, nie masz, one działają tak, że masz input, masz output, a po środku jest takie czarne pudełko, nie? I ty tak naprawdę, jakby szkoląc tę sieć, to jest, jak się szkoli sieci neuronowe? Szkoli się tak, że... Trochę tak. I marchewką. A. Czyli jeżeli on bierze... To była twarda marchewka, którą też biją. W bardzo... Przepraszam wszystkie osoby, które się na tym znają, bo ja będę teraz bardzo upraszczał. Musicie wiedzieć, z kim ja rozmawiam. Jeżeli... you ready, boy? You ready? Yes. Okay. But...
To jest tak, wrzucasz, wszystko się opiera na matematyce, tak? Wrzucasz temu modelowi zdjęcie. On sobie właśnie rysuje jakąś tam topologię, bla, bla, bla. To są wszystko równania matematyczne i wypluwa ci jakiś wynik. Mhm. I teraz ty możesz mu powiedzieć, że to jest poprawnie albo negatywnie tak. Zidentyfikował coś. Więc on tak po ciemku trochę tak. Się posuwa. I on, wiesz, takich prób ma masę, nie? I on się uczy z każdym kolejnym zdjęciem, jakby przepuszcza je znowu przez ten sam algorytm, który przepuścił tamto. I ty mówisz mu nie. No to on jakby modyfikuje ten algorytm w jakiś tam sobie sposób, ale na koniec dnia, jak już wiesz, skończysz z modelem, który w 99,9% identyfikuje osoby homoseksualne na podstawie zdjęcia, to ty tak naprawdę nawet nie wiesz, na jakiej podstawie on to identyfikuje, nie? Tak. Więc nie masz zielonego pojęcia, jaki on ma bias i czy on przypadkiem, wiesz, po pierwsze, czy przypadkiem nie szkoliłeś go na osobach o tylko błękitnych oczach, które były homoseksualistami. I dodatkowo właśnie on sobie wyrobił ten taki bias, że mówi błękitne oczy, a dodatkowo jeszcze wśród tych osób te osoby miały lekko krzywy nos w lewą stronę i on sobie to wybrał jako to kolejne skrzywienie, tak. Nie? I mówi, o, to są moje dwa identyfikatory, nie? Po narysowaniu topologii, zidentyfikowaniu topologii twarzy i zrobieniu tego. Tak, i tym bardziej, że jeżeli... Wiesz, jeszcze dodatkowym obostrzeniem, które wywołało duże kontrowersje, było to, że wizerunki, które zostały wykorzystane do tego badania, zostały pobrane z pewnej apki do randkowania bez zgody osób, które udostępniły te wizerunki. Rzeczywiście, to jest uśredniony obraz na sam koniec, bo oczywiście były też tam różne elementy tego, ale stworzono jakby uśrednione twarze osób o preferencji homoseksualnej, heteroseksualnej dla mężczyzny i dla kobiety. Dlaczego mówię o zagrożeniach? Bo jeżeli byśmy mówili o czymś, co wykrywa, oczywiście to jest kompletnie nie jest, tak jak wspomniałeś, to nie jest do końca tak, że to wykryje, ale załóżmy, że są ludzie, którzy tacy jak Ramzat Kadyrow, który czyta to i mówi, czy mogę wykrywać gejów? Bing i puszcza i wiesz, na podstawie tego. No, ale chciałem ci pokazać, ponieważ bardzo ciekawie jest tutaj ściągnąłem te twarze i mam tutaj je przed sobą i w ogóle pokażę ci je, bo to jest w ogóle niesamowite. To jest twarz, tu mam nadzieję będziecie mieli również pokazane. Tak. To jest twarz heteroseksualna damska, uśredniona z tych 75 tysięcy profili. Tak okay. Wygląda. To pokaż mi homoseksualną twarz damską. Zaraz, jeszcze, okay. Jeszcze to jest męska heteroseksualna. Oh boy, okej. Okay. No nie jest to jakoś tam. Abstrahując od atrakcyjności, to są też wiadomo, bo to są też generowane z iluś tam uśrednionych, więc są dosyć takie rozmazane, nie? Tak, tak, tak. Tu mamy właśnie damską. To znaczy... Homoseksualną. Okay. Twarz homoseksualna damska. Okay. Teraz jest twarz homoseksualna męska. Udało się. Ja wiem, co to jest za żart, ja to rozumiem, ale powiem ci, wiesz, co chciałem powiedzieć, jak pokazałeś homoseksualną damską? Tak. I jak mówię, mam nadzieję, że to będzie jakiś dobrze wyglądająca, też uśredniona męska twarz, bo chciałem powiedzieć, że o wiele bardziej mi się podobają te homoseksualne uśrednione twarze. Nie, i tutaj w tym przypadku homoseksualnej męskiej też się sprawdza, pozdrawiamy, oczywiście. Elegancko, moi drodzy. No. Udało się, nie wiem, czy się uda to przebić, ale tak siedziałem, Jezu, jak ja byłem zmęczony, to przez noc, jak to zrobić? Zadzwonić? Zapytać? Może by przyjść coś? Gdzie on jest swoją drogą? Ale dobra, wiesz co, rozwiążemy tę zagadkę w następnym odcinku, kiedy będzie nam brakowało do pełnego składu Astral Dreamersów. Oś podpowiem, że dżentelmenowie, którzy zajmowali się, byli szefami, tego się nazywałem dr Kosiński i Mr. Wang. Mr. Wang! Ha, no i super. Uki. Dobrze, w następnym odcinku premiera w końcu nowego i hitowego, trzeba przyznać... Czego? Segmentu od pana naszego dobrego kolegi Cezarego Pontewskiego oraz goście. Tak? Będziemy mieć segment od Pontiego? Ale to nie będzie aż takie super. A to nie jest jakby
każda obietnica nasza tak brzmi ekscytująco, a potem przychodzi co do czego. Tenet, Tenet, 6 miesięcy, Nexus Tenetu, i nagle, okej. Okay. Nawet nie udało się wcelować w odbyt psa. Wiesz co? No racja. This is Holstein, ale zapraszamy na Patronite.